na konferencji Cyber 24 Day. Dzisiaj rozmawiamy o cyfryzacji, cyberbezpieczeństwie i nowych technologiach, e, ale e, zaprosiliśmy gościa, e, może nieco nieoczywistego, e, pana Marka Kamińskiego, e, czyli podróżnika, polarnika, e, mentora i przedsiębiorcę. E, no i okazało się, że nie jest on tak daleki od świata cyberbezpieczeństwa, świata wojska i budowania odporności. E, mieliśmy dzisiaj e, pana prezentację, pana wykład na ten temat. E, no właśnie co łączy Pana ze światem cyber, ze światem wojskowym? Ze światem wojskowym łączy mnie odporność psychiczna. Odporność też, bo, bo odporność psychiczna jest takim e, jednym z czynników de, decydującym, decydujących jakby o przetrwaniu ludzkości, chociażby według na, naukowców. Jest to najważniejsza metakompetencja też e, w czasach, w którym żyjemy, czy kompetencja według e, też badań tych firm konsultingowych, jest to najważniejsza kompetencja do tego, żeby być sprawnym menadżerem, żeby osiągać cele. Na no, przypadku wojska i armii, to oczywiście broń jest podstawą, tak, czołgi, rakiety, cybersfera też, ale to wszystko bez człowieka, jakby samo nie będzie chodzić, tak, także ten, ciągle ten, ten człowiek jest jakby, jest, jest, jest takim czynnikiem, faktorem decydującym. Pamiętam, że kiedyś czytałem wspomnienia Witolda, Urbanowicza, który właśnie zacytował o no, jedną z najgorszych postaci ludzkości, dyktatora, który właśnie zdobył kolejne państwo i, i właśnie był tam bunkier, kopnął w ten bunkier i, i coś powiedział coś takiego, że co z tego, że beton mocny, skoro siła wolki słaba. Także to właśnie ta, sił, ta siła, wol, siła walki, siła, siła też woli, tak? ta odporność psychiczna właśnie i, i odporność mentalna to jest e, to jest właśnie czynnik decydujący, i, i żyjemy w czasach, kiedy ta rzeczywistość szybko się zmienia. Najlepszym przykładem jest właśnie cybersfera. I teraz, w tej cybersferze no, są narzędzia, są techniki, z których nie zdajemy sobie sprawy, a które no, mogą nam osłabić tę naszą siłę walki, mogą zmienić nasz mindset, nasze postrzeganie świata. Nagle jakby, może się okazać, że tym konflikcie w jakimś konflikcie hipotetycznym, chociażby w przypadku konfliktu Rosji i Ukrainy, że to są na pewno kraje, którzy uważają, że Rosja jest jakby mm, słusznie zaatakowała Ukrainę. Prawda? Są takie tak działa gdzie... też propaganda. Dokładnie, tak. ale też tak działa też, tak działa też propaganda też tak działają techniki tak, które się używa w cybersferze, które, które nie są tylko tempą propagandą właśnie. Ale są bardzo rafinowymi narzędziami, które powodują, gdzieś schodzą nawet w głąb podświadomości jakichś kul kodów kulturowych danego kraju i powodują właśnie to, że, że jakby przez swój właśnie e, zestaw archetypów postrzegamy rzeczywistość w taki sposób, jaki jak zostanie nam to, że tak powiem, jak zostaniemy zaprogramowani. To oczywiście jest długa droga, teraz nie chcę w to wchodzić, ale, e, ale generalnie mm, to, co mnie łączy z wojskiem, to jest to, że właśnie byłem na wielu panelach w Stanach Zjednoczonych związanych właśnie z odpornością psychiczną, z rezyliencją tak naprawdę i w wielu armiach na świecie, w zasadzie prawie wszystkich armiach, ten program odporności jest standardowym programem. W armii amerykańskiej na przykład ten program nazywa, nazywa się Master Resilience Training. Przesło, przeszło przez niego ponad chyba 60 tysięcy żołnierzy do tej pory, jest specjalne centrum e, wyszkolenia, właśnie szkolenia te z tego, tego mental Resilience Training i no i kiedy byłem właśnie na takim panelu organizowanym przez US Army, to oni podawali przykład, że, że kiedy pilot się na przykład zawiesi, tak, zawiesi się w cudzysłowie, tak, że właśnie będzie w takich warunkach bojowych i, i przestanie być odporny z różnych powodów, tak, to, to jakby, to może doprowadzić oczywiście do tragedii, tak, i to też dotyczy każdego żołnierza na polu walki, więc takie techniki właśnie, to wbrew pozorom, to ta odporność to nie jest tak łatwo nabyć tej kompetencji. Tak. Kiedyś, kiedy świat się tak szybko nie zmieniał, to było dużo łatwiej być odpornym, ponieważ ta rzeczywistość była mniej złożona i mieliśmy dłuższy czas, żeby się do tej rzeczywistości przystosować. W tej chwili jakby poziom jakby wzrostu technologii jest wykładniczy. I jakby nie nadążamy. I teraz też ci żołnierze, którzy, no mi żołnierze, którzy przychodzą dalej, rekruci, pokolenie snowflakes, tak, pokolenie, pokolenie ludzi jakby częściowo, którzy no, czasami wolą zaakceptować porażkę na przykład, niż, niż, niż wyciągać wnioski, tak, czy wolą na przykład uciec dosłownie przed odpowiedzialnością. W czasie wykładu e, wspomniał Pan, że Wy też e, ze swoim planem mentoringowym codziennie zdobywacie bieguny, a tymi biegunami e, są ludzie, tak. czy też firmy, które e, szkolicie. E, co jest w takim razie największym wyzwaniem, e, jeśli chodzi o tę podróż e, przeszkolenia człowieka? I zmieniania jego sposob myśl, sposobu myślenia i nauczenia go, nabywania tych kompetencji miękkich, tak. e, nauczenia go odporności i pewność, że on w tej kryzysowej sytuacji sobie poradzi. Myślę, że taką największą szkodą jest świadomość, tak? Mamy świadomość, że musimy czyścić zęby, tak natomiast nie, nie mamy świadomości, że musimy też w podobny sposób recytować umysł, więc wiele jakby firm, wielu organizacji nie dostrzega jakby tego, tej potrzeby właśnie, budowania odporności. No uważają, że ludzie są na L4, że właśnie e, nie dają sobie rady, tak. Nie... Akurat wypalenie zawodowe, no to wydaje się, że to jest coraz większy tak. problem. Tak. Tylko, że, że czasami też zamiast jakby usuwać e, e, przyczyny, czy, czy działać z przyczynami, to, to jakby sprowadza się do tego, że robi się imprezę integracyjną, prawda. Robi się takie rzeczy powierzchowne, które nie usuwają problemu, tylko i wyłącznie jakby zakrywają go. Także myślę, że brak świadomości, w jaki sposób budować odporność, ale też to, że, mm, także, tak, myślę, że to tabu związane też z ze sferą psychiczną, także jak w tej chwili bardzo dużo ludzi cierpi na zaburzenia psychiczne, różnego rodzaju, tak, nie chcę by nie wchodzić od mniejszych, od, od najmniejszych do największych e, i też jakby ukrywa to po prostu, tak, jakby nie ma takiej kultury po prostu otwartości, tego, żeby otwarcie o tych problemach mówić, żeby właśnie skorzystać z narzędzi, tak? I myślę, że to jest też problem. A to wynika też z tego, że jakby cały czas cały proces edukacji jest nastawiony na zewnętrzny świat. Jakby jest wychowanie fizyczne, ale nie ma wychowania psychicznego, tak? Mamy I na też... nadzieję, że to się zmieni, skoro coraz więcej właściwie... O Czasami też jest ta, też takie bardzo pobłażliwe i powierzchowne traktowanie tego problemu. Jak na przykład to sami się spotykam, właśnie, jakby mamy takie spotkania, gdzie mówimy o naszych rozwiązaniach, czy, czy spotkamy się z potrzebami firmy na przykład organizacji, to ja no to zróbmy te dwugodzinne szkolenie e, na temat odporności, albo to podaj mi trzy jakieś typy, żeby być odpornym, tak? Trzy typy ćwiczeń. I to jest tak podobnie, jakby zapytać Igę Świątek, tak? Że byś, naucz mnie, żeby jakby. W dwie godziny być super tenisistą, czy tenisistką, tak? Albo podaj mi trzy ćwiczenia, żebym był najlepszym tenisistą na świecie. Podobnie z odpornością. Myślę, że ludzie z mają świadomość już tego, jak ciało wymaga zadbania, żeby organizm był odporny fizycznie, no to musi mieć suplementy, musi mieć dietę, odpoczynek, no różne rzeczy, tak? Składają się na to, że, że nasz organizm szczepionki też, tak? Ten bym dodała. No szczepionki, a tymczasem Tymczasem, jeżeli chodzi o sferę psychiczną, to uważamy, że to jest jakby parę rzeczy, które można się nauczyć, well-being, e, motywacja, pozytywne postrzeganie świata, parę takich haseł, które zamkniemy ten problem, a tymczasem, no, żeby przejść taki rzeczywiście trening odporności, to potrzeba no, co najmniej 10-20 godzin, ale potem trzeba dalej nad tym pracować. To nie jest tak, że jak nad odpornością ciała, no, to, że przez miesiąc, czy przez dwa miesiące będziemy się zdrowo odżywiać, prawda i będziemy trenować, to jeżeli potem przestaniemy, to, to, to oczywiście Efekt wszystko wróci... Efekt pójdzie na marne. A tak. czy w takim razie Wojsko Polskie, bo wspominał Pan wcześniej o Armii Amerykańskiej, o doświadczeniach ze Stanów, czy Wojsko Polskie jest otwarte na budowanie odporności i na tę sferę mentalną? Bardzo, bardzo, bo tutaj jest wielka otwartość właśnie ze strony generała Biesława Kukuły, szefa sztabu generalnego. Mieliśmy właśnie parę spotkań, gdzie pokazywaliśmy nasze rozwiązania z naszym zespołem też i jest duże zainteresowanie. Tworzymy teraz właśnie taki projekt w zasadzie takiego pilotażowego wdrożenia. Nasz, nasz pomysł jest taki, żeby stworzyć taki korpus instruktorów odporności, bo w sumie jeżeli chodzi powiedzmy o chociażby bo o armii związaną z poborem dobrowolnym, prawda? Tutaj jest, nie wiem, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy co roku przychodzą, e, różnych, jakby z różnych środowisk, gdzie jakby um, wypracowali jakby jednej, jednego warsztatu, tak, który będzie na przykład w ciągu jednego, dwóch dni e, przekazywał im tą wiedzę, a jednocześnie będzie to efektywny system, tak, żeby to mogło się odbywać w ramach. E, obecnych struktur jest, jest wyzwaniem, my też używamy tego technologii, też używamy sztucznej inteligencji, także mamy taki, zbudowaliśmy diagnozę odporności psychicznej, która jest podstawą w ogóle tego, że właśnie każdy, każdy człowiek dostaje swoją diagnozę odporności i od razu na wstępie wie jakby, opartą o 12 12 kompetencji, to jest narzędzie psychometryczne zwalidowane, zrobiliśmy też taką wersję właśnie survival dla armii, które, um, które pozwala już jakby na wstępie zdiagnozować właśnie z czym e, trzeba pracować i te dwa dni pozwalają też, jeden czy dwa dni powiedzmy warsztatów prowadzonych przez ten Korpus Instruktorów pozwalają nabyć tych takich podstawowych e, technik związanych z budowaniem odporności, no i potem jakby trzeba te techniki stosować, tak, ćwiczyć po prostu, tak jak żeby jakąkolwiek formę mieć prawda, fizyczną, trzeba nie wiem, poświęcić dwie, no tak, bo jeden trzy godziny tygodniowo, samo tutaj, umyślenia. to jest poświęcenie, to jest, ja zawsze o tym mówię, że zanim zacznie zajmować się światem, zajmij się sobą, czyli jakby początek dnia, 5-10 minut, na to, żeby zająć się sobą, to jakby z taką pełną świadomością i to nie jest coś, co wymaga wiele czasu, to są pewne Um, pewne takie rzeczy, które, które można się nauczyć, na przykład rytm dnia jest bardzo ważny, on rzeczywiście daje siłę. Ilość podejmowania decyzji w ciągu dnia, żeby, żeby zminimalizować liczbę takich niepotrzebnych decyzji po prostu, które pochodzą na naszą energię. Sen. Sen jest jakby takim też, no, jeden jednym z największych, można powiedzieć, e, m, takich narzędzi ładujących naszą odporność. Ale też znowu, żeby mieć zdrowy sen, żeby wiedzieć powiedzmy, czy ten sen rzeczywiście nas generuje. to też warto to zmierzyć chociażby przy pomocy e, takiego, e, takiego urządzenia, czy jak właśnie ring, czy, czy też smartwatch. Także jest jakby, podobnie jak mierzymy temperaturę ciała i, i też diagnozujemy, prawda, ile mamy żelaza, ile mamy magnezu, ile mamy nie wiem, poziom cholesterolu. Podobnie są markery, można powiedzieć, pewnej odporności psychicznej, które też sobie warto mi, mierzyć i e, mm, i po prostu podążać za nimi. Na koniec wspominał Pan o tym, że no każdy z nas popełnia błędy, to jest fakt, natomiast błąd może się okazać w naszym życiu tym ostatnim. Życie jest e, krótkie, żeby się uczyć na błędach. Dokładnie. W takim razie, jak wyciągać te właściwe lekcje, by przekładać to na swoje codzienne życie i de facto być odpornym psychicznie? Znaczy, jeżeli ja miałem powiedzieć takiej jednej rzeczy, to na pewno warto być uważnym bo po prostu. Warto być uważnym nie tylko na ten zewnętrzny świat, ale też na samego siebie, na swoje myśli, jakby też obserwować się, tak, patrzeć na swoje lęki, patrzeć na swoje strachy, patrzeć na swoje emocje. I też, no, tutaj, tutaj, mówię, to jest zagadnienie bardzo wielowymiarowe, ale zacząłbym od tego, że takiego pytania, które bym sobie powtarzał przez tydzień. Kim jestem? I to, to jest takie pytanie, wydaje które nie wydaje dotyczy, tak, dotyczy całe koloru naszych oczu, nie dotyczy też koloru naszych, włos, koloru naszych włosów, czy naszego wieku, czy zawodu. Pytanie, kim jestem? Zapewniam Państwa, że e, to pytanie pozostanie takie same, a odpowiedzi każdego dnia będą się mogły zmieniać. No, a finalny wniosek może być czasami e, dla pewnych osób pewnie przerażający. Taki, że trzeba po prostu, że, że jakby. Mm, nie mamy wpływu na to, co przyniesie nam e, droga, ale mamy wpływ na to, co z tym zrobimy. To od nas zależy. Bo nie mamy wpływu na zewnętrzny świat, na to, że znaleźliśmy się w tym miejscu e, tak do końca. Często nie mamy na to wpływu, tak? Że jesteśmy w tym miejscu e, w, e, i w takiej sytuacji, ponieważ jakby no wiele rzeczy też wynika z traum, które mieliśmy w dzieciństwie, z podejścia, z wykształcenia tak itd., itd., ale mamy wpływ na to, co. Dzisiaj zaczniemy tym, tym robić, co zrobimy jutro, pojutrze, za tydzień. Mhm. Także to jest właśnie odporność. A czy w takim razie do tych negatywnych emocji, jeśli mówimy o odporności, e, mamy podchodzić jako do czegoś naturalnego e, i nauczyć się nimi zarządzać, przyjąć to po prostu, że jeśli towarzyszy mi stres, okej, okay, nie uniknę tego, ale mogę zarządzać e, tym stresem, czy tym strachem, lękiem, cokolwiek robię? No tak, wszystkie emocje jakby są, można powiedzieć, takimi nauczycielami, nauczycielkami, które chcą nam coś powiedzieć i... Jakby pytanie w jaki, czy umiemy właśnie słuchać naszych emocji yy, i to dotyczy też tych, ja uważam, żeby były emocje dobre i złe, one po prostu są informacje, które przychodzą do nas i musimy jakby te informacje odczytać i wtedy mianowicie myślimy, czy strach jest zły, gdybym uważał, że strach jest bardzo dobry, gdybym się nie bał, to po prostu na pewno byśmy tutaj nie rozmawiali, natomiast dzięki temu, ale to, to nie znaczy, że że ja mam się poddać strachowi zawsze. Ja muszę umieć um, um, muszę odczytać, co ten strach mi mówi, czy muszę być bardziej uważny i, i to na końcu ja podejmuję decyzję, co zrobię z tym strachem. Czyli rozumiem, że żołnierzy będzie pan uczył i szkolił, że mają się, że mogą się bać, ale muszą się nauczyć zarządzać tym strachem, tak? Między innymi strach jest naturalną ten... emocją. Tak jest, między innymi to, jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Była bardzo inspirująca. Żałuję, że no właściwie moglibyśmy rozmawiać i pewnie wykład e, przeprowadzić. Polecam na taką ten temat. książkę właśnie. Napisałem Polaris, taki thriller. Polaris jest zimno, cieplej nie będzie, gdzie właśnie te zagadnienia, można powiedzieć, są, są wyłożone w formie takiej bardziej przystępnej i też w strukturze takiej wyprawy, też związaną z armią, z, między innymi z armią, właśnie z wyprawą też na biegun północny z, z ekoterroryzmem, no dużo, dużo ciekawych rzeczy i takie dwa dzienniki, ewentualnie też to jest dziennik mocy i dziennik i taki power, taka książka Power for Start. I zapraszam też na naszą stronę, Marek gdzie jest konfigurator odporności, gdzie każdy może sobie skonfigurować właśnie swoje narzędzia do budowy odporności. To ja w takim razie też zachęcam, bardzo dziękuję za rozmowę i cieszę się, że udało się do nas dołączyć. A Państwu dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do komentowania, do lajkowania, subskrybowania i sugerowania też, z kim powinniśmy przeprowadzić rozmowę, kogo warto zaprosić, kogo chcielibyście obejrzeć, usłyszeć. Do zobaczenia.